Pewien znany polski fizyk matematyczny, jak pisze jakąś pracę, to najpierw wykonuje bardzo skomplikowane rachunki abstrakcyjne przy użyciu nowoczesnej matematyki. W końcu po długich staraniach wyprowadza pewien wzór, który ma treść fizyczną i należy powiedzieć, jaka jest interpretacja fizyczna tegoż wzoru. I wówczas ów fizyk matematyczny oznajmia, interpretacja tego wzoru byłaby filozoficzna, wobec czego ja sobie z niej rezygnuję. To jest jedna skrajność.